Xavier, ty jesteś najstarszy z całego swojego rodzeństwa. Czy czujesz taką trochę odpowiedzialność za swoje młodsze siostry i no, najmłodszego brata? Zawsze ta odpowiedzialność była. Jakby my mieszkaliśmy, no jesteśmy rodziną patchworkową, ale zawsze jak spotykaliśmy się razem, robiliśmy właśnie, przyjeżdżaliśmy do naszego taty, to nigdy też nie było tego, że byliśmy każdy z innej mamy. Każdy był dokładnie tym samym rodzeństwem. Oczywiście była gdzieś ta odpowiedzialność, ale nie czułem z tego żadnej presji, to było naturalne. I myślę, że zbudowaliśmy fajne relacje z dziewczynkami. Okej, okay, a miałeś na przykład tak, że któraś z żon twojego taty była ci bliższa, albo którąś bardziej lubiłeś, z którą się bardziej zaprzyjaźniałeś, czy raczej tak nie było? Nie było tak. Każda, oczywiście każda jest inna. Ważne, że jakby mój tata jest teraz, cieszę się, że jest bardzo szczęśliwy. Bardzo tego potrzebował i jestem dumny, że on dzisiaj jest zdrowym człowiekiem. Jakby wychodzi, rozmawiam z nim i widzę, że jest faktycznie bardzo szczęśliwy. Dużo mu to daje też energii, której potrzebuje, bo non-stop pracuje. Ale ja mam dalej kontakt z byłymi żonami, bardzo dobry. Utrzymujemy, rozmawiamy i jest w porządku. Z każdym mam dobry kontakt, zupełnie inny.